barki innych. Niech to on zrobi, albo ona. Dlaczego ja? Ja zaś nieraz nawet palcem nie chcę ruszyć, widząc zmęczonego, uginającego się pod ciężarem człowieka. A przecież miało być inaczej. Jezus mówił, jeden drugiego brzemiona nosi. Albo w innym miejscu. Miasta na krecie wstropiła, która raz grzechów i która współsiedlała, a to bolesna, życzy się dla nas. Piękne, dobre dni. Bierze je ze sobą na krzyż, by odkupić to wszystko, co złe jest w naszych rodzinach. Wszystkie cierpienia matek, ojców, dzieci. To całe piekło ci, że Ty zawsze jesteś z nami, gdy nam jest ciężko. I za naszą matkę Kościół, która cierpi ze swymi dziećmi. Przy następnej stacji z paradni zesłania Ducha Świętego. O Maryjo! Życie oddane za nim. Jeszcze raz nam przypomnij, Panie, że miłość jest służbą, zwłaszcza ubogim nieszczęśliwym. Zawsze ich mamy u siebie, a w nich jesteś Ty. Co czynimy braciom naszym najmniejszym, czynimy Tobie. Z tego też będziemy wysoceni. Daj nam pojąć, że nie miłości. Nie ma większej miłości, jak oddać swoje życie za przyjaciół swych. Nie. Prosty odruch serca. Widok młodego skazańca wywoła dobrych kobiet i skupić. Ale to Cię, Panie, nie mogło zadowolić. Gdzie po Ciebie? Budka, koledzy, przyjemności życia, to Cię nie dźwignie, a jeszcze pogrąży. Musisz odnaleźć miłość krzyżowanego, wesprzeć się na niej. I na takiej sytuacji, z której przez łaskę nie można dźwignąć. Jeśli Chrystus tak boleśnie Cię odkupił, to nic w Tobie nie jest stracone ani przegrane. Choć w siły Cię... Rozpuśćcie ich wyustanie. Co jeszcze zostało z sprawców człowieczeństwa tych, co karmią się pornografią i zaspokajają swe popędy jak zwierzęta? Czy to może człowieka uszczęśliwić? Biedni są ludzie, którzy budują tylko na ciele, którzy pomylili przyjemność ze szczęściem. Bądź Jezu im i nam miłości przez rany ciała i duszy. I ufać Ojcu jak On w ciągu całego życia, ale zwłaszcza wtedy, gdy przyjdzie na nas ostatnia godzina. Jakie to ważne, by umierać w Panu i dla Niego. Tylko tak przyjęta śmierć może nam otworzyć bramy nieba. Oto On była dostojny nosić światła nowe zbawienie. Przez Cię przepływ nam. Thank you.
że to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Cóż mam powiedzieć, któryś cierpiał za nas ran? Jeszcze raz, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i niech mnie naśladuje. Mam brać swój krzyż na każdy dzień i za Chrystusa. O, jakie to trudne, Panie. Daj mi na mojej drodze krzyżowej dużo Weronik. Daj mi też Szymonów. Daj mi też i swoją matkę, która stała pod Twoim krzyżem. Bracia i siostry, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to piękne świadectwo wiary, miłości i nadziei, za uszanowanie świętych ran Jezusowych krzyża. Piękne świadectwo trzech wieruszowskich parafii, a także i innych ludzi z ościennych parafii. Potrzebne jest takie świadectwo.